To jest list od pana prezydenta Jacka Karpińskiego. Mam przyjemność na ręce odczytać z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej oraz 40 lat wniosków scenicznych z miastem. Pragnę zrobić panu najserdeczniejszych gratulacji. Przez ten okres występował pan często na scenie Gdańsku w Sopocie, obdarzającym talentem w postaci spektakla realizowanym przez wybitnych oficerów Teatru w Rzeszy. Stanisława Kowalskiego, Marka Kowalskiego, wcześniejsza twórca Stanisława Różewicza, Krzysztofa Zalewskiego, Macieja Kusa, Krzysztofa Zalewskiego. Dzisiaj, 1 lipca, dni inauguracji polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Stąd dobrze. Przez myśl nie przeszło, że człowiek może żyć tak długo.
I dziękuję bardzo pani prezydent, dziękuję panu dyrektorowi za to, że nie pozwolił mi rdzenieć na emeryturze, tylko umożliwił mi pracę w ukochanym zawodzie. Ja kocham swój zawód. Czasem nawet zgadzają się. A teraz poklaszczcie trochę, niech się ponapawa. Poczekajcie na nas.